Islandii, którzy przysłali nam SMS-owe pozdrowienia dla śniadania na podwieczorek i oczywiście wszystkich jego widzów. Tymczasem najlepiej i najskuteczniej nas, Europejczyków, łączy sztuka, a potwierdzą to dwie rozmowy, pierwsza z nich już teraz. Proszę Państwa, niedawno w Polsce ukazała się bardzo ciekawa książka autorstwa dwojga bardzo ciekawych autorów, Monika Gąsiorek i Stefano Radelli. Witajcie. Witamy. Ta książka to obietnica Czas próby. Jest to taki tomik poezji, ale bardzo wyjątkowej, a to dlatego, że jest to tomik polsko-włoski, ale to też znowu nie jest jedyna cecha bardzo ciekawa, bardzo charakterystyczna tej pozycji. Bo powiedzmy, co ją wyróżnia od innych książek tego typu? Tą pozycję przede wszystkim wyróżnia to, że jest to książka pierwsza taka w historii literatury polskiej i włoskiej. Rzeczywiście pierwsza. Właśnie tą książkę pierwszy raz, myśląc o tej książce, to żeśmy wpadli na ten pomysł, że to będzie pierwsze w historii dwóch narodów, w historii literatury dwóch narodów, bo zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, i w kontaktach w słowie pomiędzy Polakami a Włochami, nigdy takiej książki nie było, bo my się tłumaczyliśmy wzajemnie, bez udziału innych osób i z tych naszych słów tworzyliśmy kolejne definicje, zarówno po polsku, jak i po włosku. Język wymaga, żeby się spotykać, rozmawiać, żyć tym słowem, które się tłumaczy, więc myśmy mieli tą okazję, bo z reguły tłumacze czy poeci poetów się tłumaczy w momencie, kiedy tłumacz jest gdzieś tam daleko, dzwoni, pyta, natomiast my mieliśmy tę okazję, że mogliśmy się spotkać i o tych słowach naszych rozmawiać i być jakby najbliżej tego punktu stycznego, że każde słowo mogliśmy w odpowiedni sposób, tak jak to autor chciał napisać w oryginale, przetłumaczyć. Kiedyś to tak jest Puszkin i Mickiewicz ze sobą współpracowali. Tak, to jest jakby ta słynna przyjaźń Puszkina z Mickiewiczem. Nasza przyjaźń nie jest taka długa, ale też owocna. Przyjaźń Moniki Gąsiorek i Stefano Radelli. Tak naprawdę jesteś bardzo ciekawą postacią, dlatego że oto pojawił się Włoch w Polsce, który miał przed sobą ambicje, żeby zrobić doktorat na polskiej uczelni. Doktorat nie, proszę Państwa, z literatury, ale z fizyki. W tej chwili Stefano pracuje w Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie przy Polskiej Akademii Nauk, no a przy okazji jest właśnie poetą. No to jak wygląda pisanie wierszy, będąc fizykiem? Myślę, że poezja i fizyka mają dużo wspólnego, wbrew pozorom, ponieważ fizyka ma na cel badanie świata, wszechświata również, które otacza nas, ma na cel zrozumienie i próby opisania tego świata, tych praw, więc bada ten świat zewnętrzny. Natomiast poezja bada, bym powiedział, świat wewnętrzny, tego, co się dzieje w nas, w naszej duszy, nasze uczucia, nasze pragnienia, nasze człowieczeństwo. Więc w pewien sposób można stwierdzić, że i tak to pewnego rodzaju badania również bardzo fascynujące. A w jakim stopniu i jak w ogóle wyglądał ten mariaż polsko-włoskiej poezji? Dlatego, że to nie jest tak, że ta poezja powstała na potrzebę tomiku. Poezja była wcześniej, spotkaliście się, tak, no i zaczęły się prace nad tym właśnie tomem. Znaczy poezja, my oboje tworzymy poezję, ja już od jakiegoś czasu w Polsce, Stefano we Włoszech i teraz w Polsce, więc jak się spotkaliśmy na potrzebę takiego wieczoru poetyckiego, włosko-polskiego i potem dotłumaczyliśmy trochę wierszy i stwierdziliśmy, że warto to wykorzystać w dalszej takiej pracy i zrobić z tego książkę. I ona jest nadzwyczajna jeszcze z jednego powodu, może tak nie wypada, że mówię taka nadzwyczajna z jakiegoś powodu, ale dlatego, że ta książka jest dialogiem pomiędzy naszymi wierszami, jest opowieścią poetycką, w której chcieliśmy zawrzeć pewną tajemnicę przekładu, tłumaczenia tych wierszy. I może Państwo, czytając tę książkę, właśnie dojdziecie do tej drogi, znajdziecie te drogi poszukiwania pomiędzy naszymi wierszami. My tam opowiadamy pewną historię i mam nadzieję, że ta historia jest jasna, ponieważ z reguły książki wydaje się w ten sposób poetyckie, że jest polska wersja, włoska wersja, jeden autor, drugi autor. A my tak nie chcieliśmy. Właśnie ta przyjaźń, one się przeplatają. I te właśnie przeplatane, pomagał nam w tym wspaniały polski krytyk literacki, pan Zbigniew Firzyk, pomagał nam troszeczkę włożyć dramatycznym, bo to jest trochę jak teatr, ta nasza opowieść, jak opowieść teatralna. Można by to nawet wystawić. Telewizję Polonia oglądają widzowie na całym świecie, między innymi we Włoszech. No to od razu rodzi się pytanie, czy ta książka ma szansę ukazać się właśnie tam? Ma szansę i teraz to jest książka bardzo świeża, oczywiście będę się starał, żeby ta książka była dostępna również we Włoszech, ponieważ uważam, że właśnie poezja jest pięknym sposobem, żeby przybliżyć dwóch kultur.
A więc czekamy na to, aż książka Obietnica Czas Próby pojawi się właśnie we Włoszech. Natomiast jest to także ciekawe zjawisko, bo oto znów do głosu dochodzą młodzi poeci, młode pokolenie, nowe pokolenie poetów, w którym właśnie widać to, że Polska jest już członkiem Europy, pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, razem z Włochami jesteśmy w Unii. To przede wszystkim, ja myślę, zwłaszcza poezja, jest czymś takim, co udowadnia, że wszyscy na świecie jesteśmy bardzo do siebie podobni i o tym własnym człowieczeństwie przede wszystkim mówi poezja. A w tym człowieczeństwie wszyscy jesteśmy naprawdę w poszukiwaniu tego człowieczeństwa, w poszukiwaniu odpowiedzi na najprostsze pytania, które nas nurtują przez całe życie. Mimo wszystko w całej Europie, a nawet na całym świecie jesteśmy bardzo podobni. Mamy własne kultury, ale jednocześnie uczucia są podobne, te same nawet powiedziałabym, tylko odpowiedzi czy definicje tych uczuć są czasem bardzo różne, ale to są już tylko definicje. A więc książka, która łączy te uczucia i te emocje, które towarzyszą nam wszystkim Europejczykom. Zapraszam Państwa do jej lektury. A Wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj rozmawiamy.